Cześć, cześć, witajcie w nowym vlogu. Jeszcze z chrypką w koszuli, oczywiście kot. Kot musi inaczej się udusi. Come on, kocie. Koci ogon. Dzisiaj jest szansa, że pojedziemy w fajne miejsce, więc tak króciutko chciałam wam je pokazać, w razie czego z kotem. Bez kota będziemy jechać, ale kot, jak usłyszy kamerę, to ma parcie na kamerę. Także witajcie i zapraszam do oglądania. Mamy takie, jedziemy na to pole lawendy i widoki są zacne, jeszcze nas tu nie było, chmury są też zacne, ale i kościoły są zacne. Żeby nie było, nie nagrywam, prowadzę. Jakby tam się ktoś czepiał. Nic nie widać. Gdzie jest tu pasażer? O, jest pasażer na kapę nawet. Bez biletu. Bez biletu? Jak można, ale kościół jakiś taki fajny. Teraz idziemy do Questiona. Questiona nie będziemy jechać. Nawet nie wiem, gdzie jesteśmy, ale to zaraz poczytamy sobie. Tu fajnie widać, normalnie jak w horrorze. No. Zaraz powinna być taka muzyka. Za 600 metrów na rondzie drugi zjazd. Okej. Czyli jesteśmy żywe. Kubice. Kurowice. 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 Trzeba będzie sprawdzić kościół w Kurowicach. Co zacz? Piękne. O Jezu, zwolnij, zwolnij. No już zwalniam, już. Nawet 50 nie miałam. Głupi ten radar. O, ten radar zabierzałam. No zczapywa, wiesz? Bo tak patrzysz. Celowo, żebyś po prostu o te 2 kilometry tam czy... Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. A to nie ja. Za 300 metrów skręć w prawo. To ja wracam do nawigacji. Wracamy do nawigacji. Dobra. No. Pamiętasz tą tapetę, co kiedyś miałaś? Tak. To jest to. To jest to. Tadam. Incepcja. Ale wiesz, zdjęcia to ładne będą wychodzić. No. Ale może dlatego ładnie pachnie, co? Ale to jeszcze nie jest ten. To nie jest chmurami, wiesz jak to wygląda? O, tam jest ten fioletowy rower. O, no. Też się zrobi zdjęcie. Ale zapach jest niesamowity. Spytamy się, czy to państwa zboża? Bo to by było... Nie, teraz. O, już zaczyna kropić. Nie macie limitu ograniczonego, więc schowajcie się na chwilę. Spokojnie. To fajnie. Dzień, dzień, zimno. Ja tam lubię dzień. Przepraszam. Jak było. Ja jestem sam w wiatru. Tak? Tak. To pani nie z tej ziemi chyba pochodzi. Z Pomorza. Z morza. I uwielbiam. Strasznie przyciąg. Ja nie mam śruby, taki nie mam. A, nie tak. O, lawendowa też. Wow, mocniejsze. A słuchaj, może coś otwarty by się przydało? Nie. Zobacz, masz Ewa octy lawendowe też. Nie, chciałam. Nalewka lawendowa. Tak, to biła? Miód biłaś. Za dolną już. Ale pięknie. Ale proszę się nie bać, bo to już nie wyważyło dzisiaj. Nie mam śruby takiej. Syrop lawendowy. To śrubę mi tu złamało. No, o, woreczki. A tu jak to robię? Ściany też to śrubę. Wow. O, farba. Nie jest. O, kraty. Nie, zaraz będzie.
przestało padać. I idziemy dalej lawendować, słuchajcie. Dojdę sobie na koniec pola. Właściwie do kamerowania. Kamerowania. To jest bardzo zacna okoliczność przyrody, bo nie ma słońca. No fajnie. Mała rzecz, a cieszy. La 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 la. Idziemy na sam koniec, jakieś tam zarośnięte lawendy. A zapach, no nie oddam tego wam kamerom, jest przepiękny. To było pozowanie, a to będzie wirowanie na tle lawendy. Dobra, zdjęcie robione na ślepo. Tak, po słoneczko. A tutaj mamy, zobaczcie, tam lało, to, znaczy tu lało tamto. A tu mamy, o proszę, zboża, łąki, pola lawendy. Pięknie, proszę państwa. Proszę bardzo, Dorota idzie robić zdjęcie. Nogi Petersenowe, nie żartuję. O, jest jaka chmura nad nami. No i tak to ładnie wygląda. I mła. Ta wielka chmura to już za nami.